Witam was tutaj, Czech i Czemanginosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizonosz poza prawem. No i co tu dużo mówić? Zaczynamy. A więc tak, z góry zacznę tylko oczywiście od jednej rzeczy. Dla osób, które może zasubskrybowały mnie po materiale politycznym, normalnie przez całe tygodnie i odcinki pojawiają się z Cities Skylines, tak zazwyczaj, z Cities Skylines, z Cities Skylines scenariusze, z Avizonosz poza prawem, bo to jest jedna z ważniejszych serii na tym kanale, z przygody Avizonosza z LEGO, no i serie takie bardziej trochę nieregularne, jak na przykład, znaczy regularne. Regularna to będzie seria polityczna, co dwa tygodnie będzie się pojawiać odcinek, więc spokojnie odcinek się naprawdę pojawi za dwa tygodnie. No i co tydzień mogą się jakieś inne, takie nie wiadomo skąd się pojawić, na przykład mam pomysł, że w następnym tygodniu, jeszcze nie wiem kiedy, bo jeszcze nie zacząłem nagrywać, będzie unboxing mojego komputera, gdyż trochę mało jest unboxingów na YouTubie tego modelu, a jest to najmocniejszy. No i kosztuje też niemało, także, ale wracając do nas. Dzisiejszy odcinek mamy dosyć krótko, mamy bardzo dobrą muzykę, muszę mówić. Trochę szkoda, że się marnuje na takim odcinku, ale mniejsza z tym. Idziemy sobie z... I tutaj mówi mi Vetulillo. Vetulillo mówi, że ta stacja się nazywała Wybrzeże Gdańskie KS Spójnia. Ja to nazywam inaczej, ja to nazywam po prostu koniec bulwarów. Albo po prostu koniec miejscowy, skąd chodzą ludzie na bulwarach. W sensie wzdłuż Wisły. Natomiast dzisiejszy cel to jest plac Wilsona, czyli nasza stacja do placu Wilsona w końcu się skończy. Tak, jedziemy, jedziemy i w końcu dojedziemy, wiem. Udało się. No a kolejny odcinek to chętnie, jakby żeby mi się jakoś udało, tu jakiś znalazł sobie taki właśnie treningowe miejsce, gdzie można pojeździć, poszaleć nawet Lidlo. Możecie jakieś pomysły, jeżeli macie, wiecie, gdzieś coś w Warszawie jest, w sensie takie tory do prędkości, ale gdzieś na przykład niedaleko stacji i nie zamknięte, tylko bardziej otwarte dla ruchu publicznego. To chętnie się dowiem, bo chciałbym maksymalne prędkości na Vetulillo powyciskać, jeżeli to jest oczywiście możliwe. I dzięki temu, dzięki tym właśnie naszym maksymalnym prędkościom bym mógł sobie... No... Zresztą, sami zresztą najlepiej wiedzieć, wiecie o co mi chodzi. Szybko, szybko, dobrze i na temat, żeby pojeździć na rowerze. Przy okazji bym sobie mierzył czasy, prędkości, czy przyspieszam, czy zwalniam. No i oczywiście bardzo dobra muzyka. Zby Motor Dynamic byłoby tak jak dzisiaj. Dzisiaj mam muzykę z Mod Nation, ogólnie się to tak nazywam. Mod Nation, ja to nazywam Motor Dynamic. Taka moja nazwa, bo ja tak nazywałem to jakby mały. I jak teraz jestem, to też tak nazywam, bo tak już zostało przy mnie i... Co tu dużo mówić, no... To jest moje prawdziwe dzieciństwo, spędziłem na tym dzieciństwo. Co roku gram na PSP, zawsze kampanię muszę przejść co roku w wakacje. Jeżeli nie przejdę, to się normalnie źle czuję, po prostu... Nie może być. Wtedy to nie są wakacje. Dobrze, jakby ktoś się tutaj zastanawiał, bo tutaj jedziemy trochę, tutaj jest ogólnie dosyć dużo stacji, tu jest na przykład bardzo fajny park, tak wracając z tego miejsca, gdzie jedziemy, bo my jedziemy w kierunku placu Wilsona. Tam przed chwilą było przejście dla pieszych ze światłami, a tu jest ścieżka, tu jest ładna, piękna ścieżka, może nie jest taka dokładnie piękna, bo jest tutaj podłudny kawałek, ale jedziemy w miarę, jedziemy sobie tutaj w miarę, co nie, po równym. W sensie, że nie mamy schodów, a tam były schody, a ja po schodach nie będę tutaj wam skakać, żeby zwolnić prędkość. Ogólnie dzisiejsza przeciętna szybkość nie jest duża, bo jest 14,6 km na godzinę, ponieważ to chyba należy dzisiaj stać na światłach, po pierwsze. Po drugie, odcinek jest dzisiaj też trwa niecałe, przynajmniej czas całkowity nagrania trwa 10 minut. Natomiast ja jeszcze wam dzisiaj specjalnie dla was dam stawkę na koniec podsumowującą całą tą serię, jeżeli by mi się udało, jak tutaj jechaliśmy w tym kierunku, także... Nam się spodoba, a poza tym po prostu chciałem wypełnić tak dobry kawałków nigdy się nie przerywa. To akurat trzeba wiedzieć, jeżeli jest dobra muzyka i to przy niej możecie się zapamiętać. Jeżeli jest jakaś muzyka, którą naprawdę lubię, to nigdy przenigdy nie zrobię wcięcia w trakcie tego kawałka. Tak jest z różnymi utworami i od teraz na pewno już nigdy tak nie zrobię, może kiedyś mi się udało, ale to było dawno i nieprawda, tak? Także... Jedziemy sobie tutaj, jest jakaś taka ścieżka rowerowa, ale to widać, że jej tu kiedyś nie było, bo to jest taka bardziej na przerabiano, więc... No cóż, cóż ja tu powiem. I lecimy, włączamy dopalacza i niszczymy espresso. To oczywiście jest, jakby powiedzieć, odniesienie do gry. Jeżeli ktoś grał, to...
Mam nadzieję, że może ktoś napisać o tym w komentarzu, bo chętnie bym się dowiedział, bo szukam osób, które grają na PlayStation 3, ponieważ mało już osób gra na PlayStation 3 w Mod Dynamic, w Mod Nation, i mało osób wie, że serwery cały czas działają, zostawili parę serwerów, bo już mało osób gra, ale w kampanii cały czas tam internetową nie da mi się z kolegą wejść, bo potrzebne są 4 osoby, żeby rozpocząć wyścig, a my jesteśmy we dwójkę, czasami się pojawi trzecia osoba, ale do 4 to jest naprawdę sztuka, żeby dobić, także jakby ktoś był, to chętnie mogę nawet nick podać, dodać do znajomych, serio. Także niech napisze śmiało w komentarzu, że ktoś taki jest. I tutaj jedziemy sobie już drogą. Tutaj nam się ścieżka skończyła, ale tutaj ogólnie ścieżki w tym miejscu są naprawdę świetnie rozplanowane, bo zobacz, tutaj jedziemy teraz kawałek drogą, co nie, asfaltową. Kolejne dobre, utworne ani moje dzieciństwo, mi się tak przypomina, jak pierwszy raz w te wakacje znalazłem te utwory, znaczy nie wiem czy w te wakacje, ale znalazłem utwory z Little Big Planet, z iPeta, z różnych tego typu gier, z Mod Nation, po prostu tak mi się przypomniały moje wakacje. Następny rok, bo to po prostu będę tylko i wyłącznie takiej muzyki słuchać w wakacje. Bo w tym roku to owszem było dosyć dużo, ja słuchałem Mart Stadio na przykład, ale w następnym roku to nie będzie zmiło, bo będę tylko tego. Także tutaj jest całkiem ładna ścieżka, droga asfaltowa, to jest nawet całkiem przyjazne. I tutaj mnie wywaliło, zobaczcie, bo tutaj się zaczyna ta nasza ścieżka rowerowa, co jest naprawdę według mnie bardzo nieźle ustawione, ale tutaj mnie po prostu wyrzuciło, zobaczcie, na jezdnię. I tak ja się zdziwiłem, że coś takiego tu wydarzyło się. Po prostu no nie, tego się nie spodziewałem. I jadę, żeby mówić, dosyć długi kawałek nawet drogą. Ja normalnie drogą na tym kanale nie jeżdżę, ponieważ tu chodzi mi głównie o to, żeby pokazywać wam, gdzieś są różne ścieżki rowerowe i można nimi szybko jeździć. Ale no tutaj wyjątkowo musiałem, bo nie chciałem już zjeżdżać i nie mieć jakiejś biochy, że nie mogę jeździć na drodze, tak? Jestem przecież rowerzystą, jeżdżę nawet Rillą, to ogólnie kiedyś może mam sobie odcinek tylko jak jeżdżę na asfalcie, bo jest takich parę miejsc, gdzie tylko i wyłącznie tak się jeździ, po prostu jest o wiele wygodniej. Także tutaj sobie skręcamy, tutaj zjeżdżamy, bo tutaj jest niedaleko stacja, ja wiem gdzie ta stacja jest mniej więcej, bo tutaj będę kiedyś przy Empiku, jak szukałem darmowych dodajów. No i tak, ja tutaj się trochę zamotałem, ale to mniejsza z tym. Jadę ulicą. Wiecie, jakie to jest dziwne uczucie, jak się jedzie ulicą, czy z samochodów, kiedy tego się dawno nie robiło, tutaj jakby coś jest w ogóle stacja wetubilo i ją przejechałem, nie miałem jak tutaj zawrócić, skręcić i musiałem jechać tam daleko, do przejścia dla pieszych najbliższego, więc trochę mnie to wyrzuciło, ale pomijając to, zobaczcie, jaką prędkość ładną wyciągnąłem, bo tutaj musiałem szybko jechać, bo to jest, wiecie, droga samochodów, to nie chciałem, żeby mi tak za chwilę wyprzedzali. Więc 25 minut tutaj średnie, tutaj jest czerwone światło. Tu w ogóle jakiś idiota mnie wyprzedził. Ja tu chcę zjechać na przejście dla pieszych, a ten mnie wyprzedza. I przez niego musiałem tutaj teraz stać. Bo po prostu to już mnie tak zdenerwował. Jakiś z Mokotowa. Jeden z Mokotowa. Dobra. No i tu jeszcze w ogóle na namiast w ogóle miałem zakaz skrętu, jakby był, można było skręcać, to byłoby w ogóle prościej. No i tutaj sobie oczywiście kulturalnie, ładnie, pięknie zjechałem. I tu już się trochę zamotałem, bo tu jest oczywiście czerwone światło dla tego. Tak, tu możemy przejść prosto przez te przejście dla pieszych, co nie? Ale ja przez chwilę miałem o wiele lepszy pomysł, po prostu nie wiem po co ja zacząłem myśleć w tym momencie, bo to nie był dobry pomysł. Chciałem przejść i przejechać się drogą, tak aby odpowiednio dojechać tam na tą drogę i poczuć się dalej jak samochód. O, widzicie? Tu jest jakby coś czerwone światło, ale tym się nikt nie przejmuje, co nie? Jesteśmy przy placu Wilsona na lajko, to... To jest Żoliborz, tak? Tutaj to się jeździ jak chce, chodzi jak chce. No ale tu zobaczymy, że to jest droga jednokierunkowa i że to na pewno nie wyjdzie. Więc wracam się dalej na czerwonym i idziemy w kierunku zielonego. Nie wiem, czy nawet się zielony już to zapaliło. Nie, jeszcze idziemy na czerwonym. Dobra. Ale tutaj za chwilę będzie zielone i wtedy będziemy spokojnie, nie mogli już iść. I tu mi właśnie średnia prędkość naprawdę dosyć mocno naprawdę spadła. No bo tutaj w ogóle nie jadę, tak? To jakby coś idę na piechotę chyba z tego co pamiętam. Tak, idę tutaj na piechotę, bo miałem problem tutaj później z wjazdem na ścieżkę, bo tutaj jest ścieżka rowerowa z drugiej strony. Ale jak już wam mówiłem, wjazd na nią z placu Wilsona nie jest aż taki bardzo łatwy. Także wsiadamy i jedziemy już w kierunku stacji, więc muszę mówić, tak? Słynnego pierwszy raz nagrywam teraz w Vegasie, więc pewnie jakieś efekty dodatkowe wam tutaj pododaję. No i jeszcze czegoś takiego nie mówiłem. Zobaczcie jak tam będzie z ustawieniami muzyki. No i co? Rozpędzamy się, aby dojechać szybko. Dobrze, ale ponieważ już dojeżdżamy do stacji, to ja nie będę na was tutaj przyciągać. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę.
Jeśli macie jakieś pomysły, jeżeli ktoś gada w Wanted Dynamic, czy ma pomysł na jakieś kolejne odcinki, czy wie, gdzie jest taka na przykład wieżnia dla Wedów, no to niech pisze w komentarzu. Jeśli ktoś jest nowy, to niech kliknie subskrybuj i... I ten dziwny dzwoneczek, żeby nie przekapić kolejnego materiału. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!